Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie w 9. odcinku Keto Q&A, w którym odpowiadam na Wasze pytania zadawane w komentarzach i przypominam, że listę moich odpowiedzi dzisiejszych na Wasze pytania macie też w opisie filmu z dokładnymi minutami, także możecie przejść również do kolejnego pytania. Zapraszam na Q&A. Pierwsze pytanie od Magdy. Jak zwykle super film, pełen merytorycznych treści. Dziękuję, Magda. Pytanie, czy mała podaż węgli może zmęczyć nadnercza? Odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy. Po pierwsze zależy od tego, czym dla Ciebie jest mała podaż węgli. Bo jeżeli na adaptacji, załóżmy, ktoś ma w okolicach 20 gramów węglowodanów, przypominam, że mówimy o węglowodanach netto, czyli brutto, jeżeli jemy produkty bogate w błonnik, może być ich znacznie więcej, no to później po adaptacji zwiększamy te węglowodany. Jeżeli jesteśmy przy bardzo niskich węglowodanach przez bardzo długi okres czasu, czyli takich właśnie w okolicach tych adaptacyjnych poziomów węgli, to tak, uważam, że nasze nadnercza możemy, no nie jest to naukowe stwierdzenie, ale rzeczywiście po części zmęczyć, jeżeli mamy jakieś problemy hormonalne albo nasza gospodarka hormonalna jest bardzo delikatna. Natomiast jeżeli zwiększamy węglowodany do około powiedzmy 50 gramów netto, do takich wartości, w jakich dalej jakby jesteśmy w stanie ketozy i przede wszystkim w jakich czujemy się dobrze i osiągamy swoje cele, bo dla kogoś to może być 50, dla kogoś to może być 30, 40, 70, nawet 100 gramów węglowodanów, to wszystko zależy. Więc w takim wypadku, przy takim odpowiednim, a nie bardzo niskim poziomie węglowodanów, raczej powinno być wszystko w porządku. Natomiast właśnie to jest bardzo zależne od danej osoby, ponieważ rzeczywiście nadnercza produkują nam te tak zwane hormony stresu. I teraz tak, stres może przyczynić się do tego, że te nasze nadnercza no po prostu mają roboty za dużo i mówi się o tak zwanym zespole wyczerpanych nadnerczy. Zazwyczaj na keto my te nasze hormony regulujemy i właśnie sobie wręcz poprawiamy tą sytuację, jeżeli chodzi o nasze nadnercza. Natomiast jeżeli ketoadaptacja jest stresorem dla naszego organizmu, no to właśnie ten dodatkowy stresor, jeżeli dodatkowo gdzieś popełnimy jakieś błędy żywieniowe, będą niedobory, czy to żywienie nie będzie dobrze zbilansowane, no to rzeczywiście może to być przyczyną tego, że te nadnercza nie będą efektywnie funkcjonować. Jakby jeżeli idziemy w ketozę przez kilkanaście miesięcy, to rzeczywiście u niektórych osób, nie u wszystkich, ale może podnosić się poziom kortyzolu, czyli znowu tego hormonu stresu. Więc jeżeli czujesz, że tutaj coś u Ciebie nie gra, no to może być może warto sobie zbadać kortyzol, tym bardziej, że po części jest on antagonistą insuliny. Insulina, tego hormonu mamy na keto mało, zazwyczaj, więc jakby tutaj rzeczywiście widać, że u niektórych osób kortyzol idzie w górę. Natomiast warto też właśnie pamiętać o tym, żeby inne neuroprzekaźniki, takie na przykład wyciszające jak GABA, czyli taki nasz wewnętrzny uspokajacz, starać się trzymać na odpowiednim poziomie. I tutaj już musimy sobie po prostu sprawdzić, co zrobić, aby właśnie to wspierać te nasze nadnercza, czy to na keto, czy na jakimkolwiek innym żywieniu. I na przykład skrobia jest czymś, co zwiększa poziom GABA, więc na przykład takie zwiększanie węglowodanów od czasu do czasu, czy dodawanie właśnie, czy to produktów skrobiowych w niewielkich ilościach, czy samej skrobi opornej w postaci suplementu, też może nam tutaj w tym temacie pomóc. Więc pamiętajmy o tym, żeby po prostu zadbać o te nasze hormony. Bo na przykład jeżeli będziemy na skrajnie niskich węglowodanach, nasza tarczyca zacznie troszkę słabiej funkcjonować, bo może się to zdarzyć u niektórych osób, no to wtedy znowu, jeżeli mamy nisko T3, jest to bardzo ważny hormon w naszym organizmie i on ciągnie za sobą pozostałe hormony, bo jakby cała nasza gospodarka hormonalna to jest taka jedność. Jak coś się dzieje źle,
no to za chwilę po prostu odczuwamy to w całym systemie. Także musimy pamiętać też o tym, że właśnie mamy tą oś pod wzgórze, przysadka nadnercza i jakby to wszystko się mocno łączy. Także dbajmy o zbilansowanie naszej diety, dbajmy o odpowiedni, ani nie za wysoki, ani nie za niski poziom tych węglowodanów. No i o zarządzanie stresem, tak? Bo to są bardzo ważne elementy, bo możemy zaniedbać sobie sen, możemy sobie nie ogarniać jakby tych stresorów zewnętrznych, które ciągle gdzieś tam do nas napływają, czy to w pracy, czy w domu, albo po prostu jesteśmy osobami, które się bardziej stresują i to wszystko będzie miało wpływ na nasze nadnercza i na pracę naszych hormonów stresu tak zwanych. Pytanie od Sylwii. Czy osoby z dną moczanową mogą stosować dietę keto, czy jednak jest ona zupełnie wykluczona? Rzeczywiście dna moczanowa i kamienie, które posiadamy, jest to traktowane często jako przeciwwskazanie do ketozy, dlatego że po prostu podczas diety keto, a szczególnie podczas ketoadaptacji, te kamienie mogą nam się uwolnić, no i spowodować ból, dyskomfort i różne problemy. Natomiast według mnie nie można powiedzieć, że to jest jednoznaczne przeciwwskazanie w każdym przypadku, ponieważ, nie wiem czy wiecie, ale dna moczanowa była w ogóle dawniej nazywana chorobą królów, bo tak naprawdę tylko te wyższe warstwy społeczne na nią zapadały, dlatego że te osoby jadły właśnie bardzo dużo mięsa, ale przede wszystkim łączyły to z bardzo dużą ilością cukru, bo ich było stać na ten cukier również. I dna moczanowa jest bardzo mocno skorelowana właśnie z wysokimi poziomami insuliny, z wysokimi poziomami glukozy i ze spożyciem dużej ilości cukrów, szczególnie cukrów prostych, a już nie mówiąc o fruktozie. Fruktoza po prostu w dużych ilościach, szczególnie w jakichś sokach albo w produktach przetworzonych, mocno sprzyja powstawaniu właśnie dny moczanowej, a co więcej, hamuje uwalnianie tego kwasu moczowego, więc tutaj ma takie podwójne, negatywne, można powiedzieć, działanie. Ale zwróćmy też uwagę, że osoby, które mają ten tak zwany syndrom metaboliczny, czyli głównie problem tutaj z cukrzycą, czy na przykład z nadwagą, otyłością, no to również są bardziej skłonne do tego, żeby tą dnę moczanową u siebie rozwinąć. Także tutaj ketoza może być wręcz profilaktyką pod kątem tej dny moczanowej, chociaż rzeczywiście, jeżeli już ją mamy, to musimy pamiętać o tym, żeby keto przeprowadzić w trochę inny sposób i tutaj naprawdę uważam, że warto najpierw zrobić diagnostykę, skontaktować się z lekarzem, skontaktować się z dietetykiem, specjalistą, który pomoże nam to dobrać indywidualnie do nas, bo według mnie na przykład niesamowicie ważne jest nawodnienie, bo jeżeli jesteśmy odwodnieni, no to tutaj symptomy się mogą pogorszyć, a jak wiadomo, na ketoadaptacji źle przeprowadzonej łatwo się jest odwodnić. Druga rzecz jest taka, że wtedy warto na jakiś czas, szczególnie podczas adaptacji, zrezygnować z produktów, które są bardzo bogate w puryny. Musimy pamiętać o tym, że produkty bogate w puryny są również często bogate w składniki odżywcze, tak? Bo to są na przykład podroby wszelkiego rodzaju, czy owoce morza, więc to nie jest tak, że mamy z tego rezygnować, no ale być może na okres adaptacji po prostu jeszcze nie zwiększać jakby produkcji tych puryn. Oczywiście warto też dorzucić produkty, które będą nam pomagać tutaj przeciwdziałać, typu witamina C do produktów, czy produkty bogate w witaminy C, więc tutaj tych strategii jest bardzo dużo, ale na pewno pamiętajmy o tym, że dna moczanowa rozwija się u osób, które mają w swoim organizmie stan zapalny. Jeżeli keto ma działanie przeciwzapalne, dobrze prowadzone keto, to podkreślam, no to tak naprawdę może to być i profilaktyka, i wsparcie takich osób, no tylko jeżeli oczywiście przeprowadzimy to dobrze. Kolejne pytanie. Czy łączenie kakao i produktów mlecznych zaburza wchłanianie magnezu i wapnia? Jedni twierdzą, że lepiej się wchłania, inni odwrotnie. Przypuszczam, że pytasz tutaj o ten kwas szczawiowy, który rzeczywiście może ograniczać wchłanianie zarówno wapnia, jak i magnezu, jak i innych pierwiastków. I rzeczywiście w kakao ten kwas szczawiowy występuje. Natomiast on występuje również w kawie i to w większych ilościach, w herbacie, no w dużej ilości, na pewno w rabarbarze, w szczawiu i w tego typu produktach, ale także na przykład w szpinaku. Więc moim zdaniem, owszem, jeżeli chcesz zmaksymalizować wchłanianie magnezu czy wapnia,
to niekoniecznie kakao w dużych ilościach do takiego posiłku będzie dobrym pomysłem, ale uważam, że nasz organizm potrafi jakby wyciągać te pierwiastki też z innych produktów, bo to nie jest tak, że tylko produkty mleczne są w wapnie czy magnez bogate, już nie mówiąc o tym, że tak naprawdę wapń i magnez są takimi trochę antagonistami pod tym kątem, że na przykład wchłanialność magnezu zmniejsza się, jeżeli w danym produkcie spożywczym jest właśnie duża ilość wapnia. Więc tutaj musimy na to uważać, żeby po prostu nie popadać w takie, moim zdaniem, skrajności. Natomiast rzeczywiście kwas szczawiowy może ograniczyć to wchłanianie, więc jeżeli jesteś fanem kakao i po prostu jakby wapń pozyskujesz na przykład tylko wtedy, kiedy z produktów, kiedy pijesz kakao, chociaż chyba jest to niemożliwe, no to rzeczywiście to wchłanianie będzie ograniczone. Także ja myślę, że tutaj wszystko z umiarem, z rozsądkiem i bez przesady po prostu. Jarosław pyta. Witam, co z suplementacją cytruliną? Cytrulina jest to aminokwas, który nie jest niezbędny dla naszego organizmu, ale może być właśnie suplementowany pod kątem jakby pewnych kwestii zdrowotnych, o których zaraz powiem. No albo po prostu pozyskujemy go z pożywienia, na przykład w arbuzie jest dużo cytruliny, no co prawda na keto akurat arbuza raczej w dużych ilościach jeść nie będziemy. Natomiast cytrulina może zmniejszać nasze ciśnienie krwi i jakby w ogóle poprawiać przepływ krwi w naszym organizmie. Dlatego też mówi się, że ona właśnie sprzyja budowaniu masy mięśniowej, a także podczas treningu może jakby zwiększać wchłanianie, jakby wykorzystywanie tlenu w naszych mięśniach. I dlatego właśnie, nie wiem czy Jarosław akurat pytasz o to zastosowanie okołotreningowe, ale rzeczywiście cytrulina jest całkiem fajnym aminokwasem, który możemy sobie suplementować wtedy około godzinę przed treningiem. I tutaj pod kątem keto nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście będzie to aminokwas, więc będzie to białko, no ale też tej cytruliny nie suplementujemy w jakichś po prostu ogromnych dawkach. Więc rzeczywiście można się nią wspomóc, na przykład jeżeli, szczególnie jeżeli mamy nadciśnienie, albo właśnie pod kątem sportowym, czy pod kątem rekompozycji chcemy budować masę mięśniową. Także tutaj jak najbardziej tak. Kolejne pytanie. Jak zachować się po zjedzeniu większej ilości węgli? Czy dojeść więcej tłuszczów, czy w czasie jedzenia cukru, czy na przykład 2 godziny pojeść te tłuszcze, czy zmienić na ten dzień proporcje składników odżywczych? Jeśli zdecyduje się na ketony egzogenne, to czy użyć ich w dniu grzechu, czy dzień po? Bardzo fajne pytanie. I teraz tak, pierwsza rzecz jest taka, że ja uważam, to tak nawiązując do tego, co tutaj jest napisane, jakby nie traktujmy węglowodanów jako jakiegoś zła i w ogóle jedzenia jako jakiegoś zła i że tutaj jak jemy po prostu węgle, to grzeszymy. Jakby to jest po prostu produkt odżywczy, jeżeli on Ci służy, albo jeżeli raz na czas masz ochotę, to po prostu zjedz to z przyjemnością, a nie tutaj zastanawiaj się nad tym, jak bardzo grzeszysz i teraz co masz zrobić jako zadośćuczynienie, bo myślę, że grzechów to my mamy i tak całkiem sporo na co dzień i nie wsadzajmy w to jeszcze jakby jedzenia węglowodanów. Natomiast to oczywiście wszystko zależy od kontekstu, czyli czy jesteśmy już po adaptacji, czy jesteśmy w ketozie i pamiętajmy, że tak naprawdę będąc na keto, powinno nam również zależeć na tym, żeby móc zwiększać tą pulę węglowodanów, które możemy w ciągu dnia zjeść, więc nie zawsze będzie to coś złego. Na pewno nie jest dobre łączenie węglowodanów, szczególnie z tłuszczami nasyconymi, więc to nie będzie dobry pomysł, jeżeli po prostu obierz się jakimiś, nie wiem, na przykład owocami i to jeszcze zagryziesz masłem, czy na przykład właśnie połączenie białej bułki z masłem, czyli tłuszczem nasyconym, no niestety nie jest najlepszym pomysłem, więc to na pewno nie. Jeżeli chcesz obniżyć rzeczywiście ładunek glikemiczny posiłku, no to dodajemy do węglowodanów tłuszcze, no ale jeżeli mówimy tutaj o zjedzeniu na przykład jakiejś pizzy
czy jakichś nawet fast foodów, no to one zazwyczaj i tak już w sobie mają i węgle, i tłuszcze, i takie jeszcze doładowanie węgli, no to po prostu maksymalnie Ci zwiększy kaloryczność tego posiłku, a węglowodany, a tłuszcze też mogą być magazynowane jako tkanka tłuszczowa, więc tutaj myślę, że jak w ogóle nie ma sensu. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby jeżeli jemy więcej węglowodanów, to jednak zazwyczaj, jeżeli jest to na keto, jakby jako ostatni posiłek, dlatego że po prostu troszkę nas te węglowodany zazwyczaj usypiają. Ale jeżeli się dobrze czujecie w pierwszej połowie dnia, to wtedy też ta insulinowrażliwość jest największa, więc to też nie jest zła pora, więc warto po prostu wypróbować. I wtedy do takiego posiłku można rzeczywiście dodać, ale czy to olej MCT w niewielkiej ilości, czy jakieś właśnie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ale żeby z tym nie przesadzić. Raczej niech ten posiłek będzie węglowodanowy. Natomiast jeżeli chcesz wrócić do keto, następnego dnia po prostu jedz ketogenicznie, albo zrób sobie post, albo rzeczywiście zwiększ kolejnego dnia jakby ilość tłuszczu w diecie, chociaż według mnie jakby tutaj wydłużenie tego czasu niejedzenia, czyli zrobienie dłuższego IF-u sprawdza się lepiej. No i po prostu nie fiksuj się na to. Jeżeli jesteś jakby, masz elastyczność metaboliczną i adaptację do ketozy, to tak naprawdę po jednym, dwóch, może trzech u niektórych dniach wrócisz do stanu ketozy i będzie wszystko ok. Tutaj też fajnie sprawdzi się kolejnego dnia na przykład trening na czczo, żeby ten glikogen troszeczkę wypłukać. Także myślę, że bardziej poszłabym w tą stronę niż w stronę jakiegoś zwiększania na siłę tłuszczów, żeby podbijać jakby już w ogóle swoją kalorykę. Jeżeli jeszcze chodzi o ketony egzogenne, bo tutaj było pytanie o BHB, to moim zdaniem połączenie węglowodanów i BHB to jest taki trochę nienaturalny stan dla naszego organizmu. Ja wiem, że niektórzy to doradzają, ale ja uważam, że nie. To już korzystaj z tej glukozy, skoro po prostu masz posiłek węglowodanowy i jakby zużytkuj ją jako źródło energii, a nie dodawaj sobie drugiego źródła energii w postaci ciał ketonowych, no bo jakby wtedy po prostu mamy dwa różne te źródła energii naraz i moim zdaniem nie jest to potrzebne i już ewentualnie właśnie lepiej po takim dniu węglowodanowym zasuplementować sobie, jeśli w ogóle, to BHB. Urszula pyta, czy wkładka hormonalna, na przykład Mirena, może utrudniać odchudzanie lub co gorsza ułatwiać tycie? Urszulo, ja w ogóle jestem przeciwniczką antykoncepcji, bo uważam, że ona po prostu szkodzi wielu kobietom pod kątem ich zdrowia hormonalnego i taki jest fakt i skoro, no jakby ja mam tutaj takie zdanie, że może mężczyźni też powinni jakąś antykoncepcję stosować, a nie tylko kobiety, bo naprawdę znam wiele przypadków, gdzie ta gospodarka hormonalna, a później całe zdrowie po jakimś długotrwałym stosowaniu antykoncepcji po prostu u kobiet się psuje, rozregulowuje itd., itd. Natomiast jeżeli chodzi stricte o utrudnianie odchudzania czy o tycie, no to zadałam sobie ten trud i weszłam w ulotkę Mireny akurat i tam w możliwych działaniach niepożądanych jest wymienione jako często, czyli od 1 do 10 przypadków na 100, zwiększanie masy ciała. Kropka. Myślę, że to nie wymaga większego komentarza. Nawet producent stwierdza, że może nastąpić po prostu zwiększenie masy ciała przy stosowaniu antykoncepcji. Oczywiście nie dzieje się tak u wszystkich i ja rozumiem jakby też, że wiele kobiet z różnych względów na tą antykoncepcję się decyduje, ale tylko apeluję o to i proszę Was, żebyście po prostu na siebie uważały i rozważyły różne opcje i możliwości, bo zdrowie jest ważne, a nawet bardzo ważne. To tyle, jeżeli chodzi o odpowiedzi na dzisiejsze pytania. Zapraszam Was do zadawania pytań w komentarzach. Na kolejne pytania odpowiem za tydzień. Proszę Was również o zasubskrybowanie kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo dzięki temu otrzymacie powiadomienia o nowych filmach, które się cały czas pojawiają, a ja będę mogła też docierać do szerszej ilości osób z tematami keto i nie tylko. I pamiętajcie też, żeby zajrzeć do opisu filmu, bo tam możecie pobrać bezpłatne materiały, moje e-booki, a także znajdziecie tam informacje o różnego rodzaju promocjach, konkursach i rzeczach, które się na bieżąco dzieją, w zależności od tego, w jakim momencie dany film oglądacie. Ja pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!